uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. Państwo radni zapoznali się z programem na komisjach. Myślę, że nie ma potrzeby, żeby tego jeszcze raz przedstawiamy, chyba że padnie z Państwa radnych taki głos. Nie słyszę, także poproszę Panów Przewodniczących o opinię na temat tego programu. Zacznę od komisji, która zostawia wpadła do tego, czy komisji oświaty. Proszę. Zapoznamy się z tym programem. Zmieniliśmy tam wiedzę, kiedy Pani już poprawiła, dlatego, że tam były wyszczególnione wszystkie szkoły, to chcieliśmy, żeby to było bardziej ogólnie, czyli jednostki oświatowe na terenie gminy. I były to źródło finansowania, podana kwota na konkretny rok, a program jest na kilka lat. Także zostało to zmienione też skąd będzie finansowany, ale nie bez podawania kwoty. Pozostałą część opiniujemy pozytywnie. Dziękuję. No, nie było opinii negatywnych od strony członków komisji. No, były zapytania o finansowanie, o skład zespołu i czy średni nadzór będzie sprawował wójt, to raczej no, to wynika chyba z treści, że jednak zwierzchnikiem będzie wójt i sprawozdania roczne z działalności tego zespołu będzie składał też wójt. No, za mało informacji mamy na temat funkcjonowania tego zespołu, czym on się będzie zajmował, czy będzie po domach penetrował i szukał ofiar poszkodowanych w rodzinie i tak dalej. O takie informacje już zaczyna się zwracać w tej chwili, ale no, nikt nie wyjaśnił na komisji z kompetentnego, czy to ma sprzyjać mieszkańcom, wspierać, czy może nawet będzie straszakiem, czy domownicy nie będą na siebie ostrożnie patrzeć, czy nie zadzwoni małżonek po pomoc. Także no, dziękuję na razie. Jeżeli by ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć taki program przeciwdziałania przemocy, czyli ktoś zauważył, że jednak tej przemocy przybywa. Jak to będzie działo, jak to będzie funkcjonowało? Ono troszkę wynika też w kompetencje Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Będzie poszerzone o przedstawicieli szkół, czy będzie szersze gremium. Będzie to miał Pan Wójt, jak gdyby nadzór nad tym wszystkim. Więc to jest coś nowego, dopiero wchodzi. I jak ono będzie funkcjonowało, będzie też zależało od tego składu tej komisji i jak oni sobie z tym poradzą. Czy nie będą się właśnie bali, tak jak mówi przewodniczący Borowiec, penetrowania i szukania tych ofiar, czy po prostu tylko tak zajmą się sprawą papierkową i sprawozdaniem za rok poprzedni. Dziękuję. No ja jeszcze dodam, bardzo bym życzył, żeby ta uchwała no, przyczyniła się do bezpieczeństwa domowników, dzieci czy rodziców i tak dalej. No ale też pewne obawy są, bo biorąc przykład szkoły, w tej chwili nauczyciel się boi ucznia, a też mówiło się o bezstresowym wychowaniu i tak dalej. A w przypadku uwag rodzica w stosunku do dziecka, synek powie, tato, bo zadzwonię. Cicho. Proszę. Dziękuję. Przeczytam to jedno zdanie, które jakoś dla mnie to jest takie po prostu nie wiem, czy miejsca. Tak na stronie 6, bo jest wcześniejsze zdanie, G.
dzieci spędzają wiele godzin w szkole, dlatego nauczyciel przekazuje dobrze znane reakcje zachowania dziecka w różnych sytuacjach. Dzieci nie mogą same składać zawiadomień o przestępstwie. W mojej ocenie w tej chwili tego nie powinno być tak zaważne. Takiego zdania, bo tutaj jak gdyby wyklucza się, zabiera się możliwość zabierania przez dzieci głos. A wydaje mi się, że obecne dzieci są może nieraz aż za bardzo wygodne. Ja byłem świadkiem wielu sytuacji, jak również sam tego doznałem, że zanim żona weszła w dziecko, już wszystko naprzeciło na mój temat. To ja zrobiłem albo nie zrobiłem, co żona kazała. Jeżeli my będziemy to takie zdanie, charakterystykę gminy, to jest na stronie 6. Wydaje mi się, że to zdanie nie powinno mieć miejsca. A jeszcze drugie mam takie pytanie, bo do takiej całości sprawy, gdzie narzuca się jak gdyby kolejne zadanie dla wójta i następne prace, nad którymi musi czuwać, bo tam jest na końcu zawarte, że to wójt złoży sprawozdanie z działalności. Ja mam pytanie do pani kierownik. Czy do tej komisji, bo moim zdaniem powinni być włączeni sołtysi, więcej i lepiej nie znam sytuacji na wsi i bardziej od takiej może innej strony, jeżeli sołtys, co się na wsi dzieje, to jest naprawdę takie ogniwo dość istotne. Sołtys spełniając swoją rolę naprawdę może dużo wskazać takich sytuacji rodziny, gdzie są naprawdę przykre. Ja tak się wtrącił, bo nie zgadzam się z tym, co następca przewodniczącego powiedział, bo czytałem już dobrze, że nie powinno być tego zdania. Ale nie może być inaczej, jeżeli w dalszej części pisze, że zaczyna, że dzieci nie mogą same składać zawiadomień o przestępstwie, że nie powinno tego, bo odbieramy głos dzieci. Ale dalej pisze, ten obowiązek zgodnie z regulacjami prawa karnego i cywilnego. Czyli my nie możemy zmienić ani prawa karnego i cywilnego i dać dzieciom to prawo. Bo prawo tak nakazuje, że dzieci nie mogą składać same zawiadomień, więc my tu nie możemy ingerować. Uchwała Rady Gminy Dreszków z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia głównego programu zatrudnienia na lata 2011-2012 na podstawie artykułu 18 dzień 1 ustawy 7 marca 1990 roku z urzędu gminy. Tutaj dziennik urzędowy pozwolę sobie pominąć. Rada Gminy Dreszków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czyż to treść uchwały?